Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. To jest punkt 7, tak? I to jest druk numer 217. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zamiaru na rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica Nabłonie 15b i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie zamiar rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica Nabłonie 15b i zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie. Paragraf drugi. Uzasadnienie do uchwały. Punkt pierwszy. Zespół szkół od 1 września 2012 roku realizuje program naprawczy zmierzający do podniesienia poziomu nauczania i poprawy wizerunku szkoły. Punkt drugi. Zespół szkół nawiąza współpracę z klubem sportowym Bronowianka i prowadzi zaawansowane rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w sprawie utworzenia szkolnego ośrodka siatkarskiego oraz utworzenia klas sportowych od profilu tenisa stołowego piłki nożnej. Punkt trzeci. Na terenie szkoły powstało boisko wielofunkcyjne od 2012, a planowana jest budowa boiska do piłki siatkowej plażowej. Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz dobrze wyposażoną siłownię, co stanowi dobrą bazę do utworzenia klas sportowych i szkolnego ośrodka siatkarskiego. Punkt czwarty. Tworzenie klas sportowych, szkół sportowych zostało wpisane do programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2013-2015 uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa. Punkt piąty. Rada Dzielnicy 6 Bronowice, wspierając program naprawczy szkoły, przeznacza stosowne środki finansowe na doposażenie bazy dydaktycznej. Rada Dzielnicy 6 w ubiegłym roku przeznaczyła środki na zakup wyposażenia laboratorium przedmiotów przyrodniczych na 6 mikroskopów, ławy optyczne, maszyny elektrostatyczne, programy multimedialne do fizyki. Punkt 6. Od 1 września 2013 roku szkoła planuje otworzenie liceum klasy inżynieryjnej i fotograficznej, a gimnazjum z klasy z nauką gry w szachy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zarząd Dzielnicy 6 po uzyskaniu informacji o wyżej wymienionym projekcie uchwały proponuje wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Szanowni Państwo, ponieważ ten druk opinii nie został przesłany do Komisji Edukacji, żeby podjęła opinię w tej sprawie, zarządzę teraz 20-minutową przerwę na posiedzenie Komisji Edukacji i na którą zapraszam serdecznie dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących i pana dyrektora, czy mi da się tylko znajdzie trochę czasu. Bardzo chętnie, jeżeli tak, mogę przyjść na posiedzenie. I bardzo proszę przewodniczącego Komisji Edukacji o zwołanie pokoju radnych Komisji Edukacji. Teraz cenę wydania opinii dotyczącej zaproponowanego projektu uchwały przez zarząd.